cześć kochani. Robimy tygodniówkę. Słuchajcie, coś się nie mogę zabrać za tą tygodniówkę. Tak się próbuję zabrać, próbuję ciągle, coś mi gdzieś tam wypada. W końcu się zabrała, patrzę, a tu kurde mi włoski odstają, bo żem zasnęła z wilgotnymi. Tak se postanawiałam, tak se zrobię. No to wiecie, o co chodzi. I tak będę teraz robić z takimi odstającymi. Widzicie, jakbym była elegancką kobietą, którą nie jestem. Sorry, miśki, to bym tu już jakieś, wiecie, fryzury, tu w ogóle coś tam kombinowała. Ale ja jestem, wiecie jaka, zamiast elegancka, powiedzieć wam? Wygodna. Ja jestem przede wszystkim wygodna i zawsze byłam. No i właśnie dlatego tak jest, jak jest. Ale miśki się nie przejmują, nie będą płakać, dlatego że będą mieć kartusie. No, nie trzeba mieć elegancką Ewusię, wystarczy mieć kartusie, co nie? No. Także miśki, lecimy. Lecimy, lecimy. Słuchajcie, jakie to mamy dni? 14 do 20, dobrze to mówię, marca? Patryk. W Irlandii mamy, słuchajcie, długi weekend. Czwartek, piątek, sobota, niedziela. Bo Patryk jest bodajże w czwartek. Piątek jest jako wolny zrobiony i potem jest sobota, niedziela. No. Nie wiem, co będzie działo, słuchajcie, w Dublinie. No, paradę zrobią pierwszą od trzech lat. Przez dwa lata nie było parady, no. Także, jak będzie ładna pogoda, może się człowiek wybierze, obczajkę zrobi. No, nie powiem, nie powiem. Wiecie, co oni piją tutaj w Patryka? W pubach. Piją zielone piwo. Lager, w sensie zwykłe, jasne. Takie, no, takie jak zwykłe jasne piwo, nie? To żółte, no to oni piją zielone. No i żeby zrobić zielone piwo, no to wiadomo, co trzeba do żółtego dodać. No jakiś niebieski barwnik. No więc dodają i piją zielone piwo. Ja nie piłam zielonego piwa, bo mnie to tak trochę odrzuca, zielone piwo. Ja po prostu bym nie mogła. Ale piją, piją, no. Albo ginesiczka. A o czym ja gadam na tygodniówce? Miśki, lecimy. Sorry. Ostatni bodajże, czy taka końcóweczka rybeczek jest w tym tygodniu. Nie wiem, czy już całkiem końcówka, ale taka troszkę końcóweczka. Czyli zaczynamy jeszcze od rybek. Patrzymy na związki, na pracę, tak jak zawsze. Wszystkiego najlepszego dla rybeczek z okazji urodzinek. No. Miśki też świętują, miśki i rybeńki, które mają urodzinki. Tak, też będziecie szaleć. No. Ja będę szaleć z okazji Patryka. Szaleć. Musielibyście mnie nie znać, żebyście pomyśleli, że ja bym mogła szaleć, co nie? No. Ja i szaleństwo, miśki. No weźcie, przestańcie mi tu wmawiać jakieś szaleństwa. No. Zobaczymy. Zobaczymy, co się będzie działo. Zobaczymy. Ale jest wesoło w Patryka. Trzeba się ubrać na zielono, no, no. Znaczy nie trzeba, ale jakby ktoś chciał, to można. Ja mam zielony kocyk, to sobie narzucę jak pelerynkę. Będę chodzić z takim... Miśki, ja to wytnę. Ja to muszę wyciąć, bo po pierwsze niektórych już tam skręca. Czemu ona jeszcze nie robi kart, tylko gada. A po drugie, tak, ja nie wiem, czy to tak można puścić takie, wiecie... Kto to tam, jaki znak miał wredną babę na wolności? Bo ta wredna baba to może być też crazy baba. W sensie, że z głową ma coś nie tak. Na wolności. No to mogę być ja na przykład. Tylko nie wiem, jaki znak to miał ostatnio w jakimś czytanku. Ktoś miał wredną babę na wolności. No, miśki, lecimy. Już nic nie gadam. Znaczy będę gadać tylko o kartach. Kochani rybeńki. Rybeńki, okres 14 do... 20. 14 do 20 marca. Rybeńki. Rybuliszki. Co tam? Co tam u rybek? Miłość i praca. Miłość i praca. Ludzie, którzy mają ludzia. Wiecie co, jeżeli mieliście się rozstawać, to się być może nie rozstaniecie. Jeżeli czekacie, że on, ona się rozstanie i przyjdzie do was, nie wiem, nie wiem. No nie wiem, czy przyjdzie. Bo mi wygląda, że ktoś może pozostać przy stałym związku. Ktoś. Być może macie do czynienia z jakąś osobą, słuchajcie, no teoretycznie. Może macie, wy możecie być singlem, ale mieć jakąś osobę, która...
gdzieś tam ma jakiś poważny związek i zostaje przy nim zamiast przyjść do Was. Jest pokazane, że niektórzy tracą nadzieję na coś, tracą nadzieję, że coś się, że jest sens dawać czemuś jeszcze szansę. No, ale stawiałabym na to, że nie byłoby dawania szansy dlatego, że ktoś ma inny związek. Raczej na to bym stawiała. Równie dobrze, Wy możecie mieć dwie osoby. Pozostajecie przy związkowcu stałym, a nie dajecie szansy komuś z zewnątrz, bo nie ma sensu. I tyle. Jeżeli załatwiacie ze swoim związkowcem jakieś sprawy urzędowe, to tu jest brak decyzji lub opóźnienie decyzji. A, o co to chodzi? A, wiecie co? Wiecie, jakie mam karty na pracę? Dziwne. Strasznie dziwne. No ale dobra, to za chwilę, to za chwilę. Jeżeli macie ludzia, krótka piłka, nie ma jakiejś decyzji lub jest opóźnienie jakiejś decyzji, czyli na przykład dwie osoby miały się rozstawać, miały się rozwodzić, nagle ktoś tak sobie pomyśli, kurde, właściwie to ja nie mam jeszcze wszystkich informacji na ten temat, nie mam wszystkich danych, nie mogę podjąć tej decyzji. I tyle. I wtedy osoba zostaje ze swoim stałym związkowcem. Teoretycznie może być oczywiście tak, że ktoś, kto Was zaczepia, ma gdzieś coś innego, albo macie konszachty z człowiekiem z pracy. Z człowiekiem z pracy. Nie ma, coś tu nie ma sensu, albo dla tych, którzy mają dobry związek, jakieś załatwienia urzędowe nie mają sensu. Pamiętajcie, to mogą być załatwienia urzędowe. Nie ma decyzji, nie ma jakichś załatwień, nie ma jakiejś wiedzy, nie ma, brakuje jakichś dokumentów, coś takiego. Nie ma decyzji. Ale jeżeli by, wiecie co, strasznie dziwny przekaz, jeżeli Wy jesteście singlem i zaczepia Was człowiek, który ma żonę albo męża, to tamci ukrywają bardzo przed żoną lub mężem, że z Wami się tutaj zaczepiają. Wasza rada jest taka, żeby nie inwestować miłości w to. Jeżeli macie stały związek i pozostajecie przy stałym związku Wy, to wtedy Wasza rada jest taka, żeby nie iść w nowe, bo prawdopodobnie na ten moment, no to jest teoretycznie tylko na jeden tydzień, na ten moment bardziej się Wam będzie opłacało, żeby stabilizację jakąś zachować, a nie iść, nie fruwać za czymś, co obawiałabym się, że byłoby niestabilne. Więc coś, co jest stabilne bardzo, małżeństwo, rodzina, dzieci, coś takiego jest utrzymane, tak ogólnie mówię, a coś, co byłoby nowe albo dochodzące, i jakiś brak podejmowania decyzji albo jakiś romans w pracy jest pokazane, żeby uważać. Nie inwestować w to, wycofać swoje uczucie lub nie brać oferty uczuciowej od osoby, która ma jeszcze żonę albo męża. No nie brać, no co Wam powiem, no jeju. Ale kochani, jeżeli chodzi o jakieś urzędowe sprawy, Wy i Wasz partner, partnerka załatwiacie urzędowe sprawy. Kupno domu, mieszkanie, nie wiem, co Wy tam załatwiacie. Wiecie co? Weźcie tak na spokojnie, podejdźcie do wszelkich decyzji, do jakichś ofert, które Wam jakieś banki dają, czy coś takiego, bo być może trzeba będzie poszukać innej oferty, nie brać tej, która może Wam być dawana w tym tygodniu, bo może to nie być dla Was dobra oferta, tylko poszukać innej oferty, zastanówcie się nad tym. Single mają pokazane, że podjęły decyzję lub podejmują decyzję jakąś, ale nie potrafią czegoś zostawić na zawsze. Powinny coś porzucić. I nawet jest pokazane, że macie jakiś chłód i jakieś podjęcie decyzji. Ja czegoś nie biorę, nie przyjmuję, nie myślę o tym, odcinam się, ale nie dzieje się to odcinanie. Dla niektórych singli przekaz jest taki, żeby się na razie skupić na pracy. Zamiast na miłościach, bo tutaj jest coś nieodpuszczone, niewyczyszczone, nieporzucone, co było kiedyś gdzieś tam w przeszłości, ale jest jeszcze drugi dziwny przekaz. Jakiś singielek rybuszek dostaje w tym tygodniu telefon, wiadomość lub cynk. Cynk może być nawet od koleżanki. Nawet. Że ktoś wrócił do żony męża. Że ktoś nie odszedł nigdy od żony męża. I wy byście dostali cynk o tym, że ktoś nie odszedł. Teoretycznie mogłoby być tak, że was poinformuje inna kobieta,
albo inny facet, poinformuje was ktoś, przecież ta osoba cały czas jest ze mną, albo ta osoba wróciła do mnie. I wtedy single by tutaj, no wiadomo, dowiedziałyby się, że coś nie ma sensu. To jest bardzo podobne do tego, co mówiłam przed chwilą dla ludzi, którzy mają ludzie, ale ten przekaz jest tutaj również pokazany. Więc wy teoretycznie moglibyście być singlem czekającym na. No to się tutaj nie doczekacie, bo oni wracają do żony albo do męża. To jest raz. Dwa. Nie porzucacie czegoś albo nie chcecie czegoś, jakiejś zmiany. Wiecie, że powinniście dokonać jakiejś zmiany życiowej, żeby otworzyć się na miłość, ale tego nie robicie. Wygląda na to, że niektóre single mają się w tym tygodniu skupić na pracy i na swojej stabilizacji. Być może na dzieciach, jeżeli macie dzieci, ale jest jeszcze grupa singli, która teoretycznie wie, że powinna być może zacząć inaczej dobierać ludzi do randkowania. Nie pod kątem romansowym, tylko pod kątem stabilizacji. I taka też jest rada, szukaj kogoś stabilnego. Ale jeszcze ta grupa singli nie bardzo chce porzucić jakieś takie, wiecie, porywy serca, jakieś takie, wiecie, romansowe rzeczy czy coś takiego. Ale wiecie, że powinniście, a nie bardzo chcecie to porzucić. No. I teraz praca, kochani. I to jest dziwny przekaz. On jest dosyć specyficzny. Ja go powiem, jeżeli nie jest dla was, nie doszukiwać się na siłę czegoś takiego, dobra? Bo może nie być dla was i tyle. Ale dla kogoś tam jest i ten ktoś powinien zrobić zmianę, po prostu. Jest pokazane, że jest jakiś cios w tym tygodniu. Cios. Coś, co zrani jakąś osobę. Was lub kogoś. Nie wiem, wy kogoś zranicie, was ktoś zrani. Jest cios zrobiony i cios jest spowodowany tym, że ktoś jest sknerą i dusi groszem. Miał wam dać jakąś podwyżkę, miał wam dać jakiś awans, coś mieliście dostać. Jest pokazane, że nie dostajecie, bo ktoś to zachowuje dla siebie albo dla innej osoby, ale na przykład nie dla was. I jest pokazany cios z tym związany. Nie musi to wcale oznaczać utraty pracy. Absolutnie nie musi, bo jest pokazane, że wy coś zachowujecie. Jest cios lub jakiś rozpad, coś trudnego. Może firma jakoś źle prosperuje, może jakieś są cięcia. Wy moglibyście zachować teoretycznie swoją posadę. Nie jest pokazane, że coś, że stracicie wszystko. To nie jest na takiej zasadzie. Zachowujecie coś. Bierzecie coś dla siebie tutaj, więc to nie jest aż takie negatywne. Ale rada jest taka, żeby szukać nowej pracy. Rada jest taka, żeby szukać nowej pracy. Bo możliwe, że ktoś wam czegoś nie chce dać. Wy na to czekaliście, że wam da, że wam zaproponuje, że przyjdzie, ale ktoś wam nie chce dać. I wtedy jest pokazane, szukaj w takim razie nowego, czegoś lepszego, gdzie będzie lepszy rozwój, większe pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest równoznaczne z tym, że ktoś tu traci pracę. Jeżeli byłaby jakaś strata pracy, to po pierwsze byście o tym wiedzieli, a po drugie, tak myślę, tak mi się wydaje, a po drugie dostalibyście jakąś bardzo dużą odprawę, jakieś bardzo duże pieniądze byście ze sobą zabrali. Więc mielibyście poczucie bezpieczeństwa, tak czy siak. Ale możliwe, że coś wam miało być dane, a nie będzie dane, bo będzie zachowane. Na przykład szef nie będzie chciał dać pieniędzy, bo będzie chciał dla siebie zachować. Wiecie, takie tego typu rzeczy. Albo posadę zachowa dla kogoś innego zamiast dla was. Jest pokazane, że trzeba szukać nowej drogi zarabiania, nowej pracy, dodatkowej pracy, czy coś takiego. No. Kochani, jeżeli macie stabilną, dobrą pracę, to nie jest przekaz dla was w ogóle. W ogóle. Jest pokazane, że gdzieś jakaś rybeczka siedzi i cierpi i płacze po czymś, po kimś, może chodzić o związek, i nie koncentruje się na pracowaniu, na szukaniu pracy, czy w ogóle na pracy się nie koncentruje. Ale nie jest zadowolona z siebie, ale nic nie zmienia w swoim życiu. No to taka rybeczka również powinna zacząć szukać pracy aktywnie. Aktywnie. Ta praca jest do wzięcia, jest na horyzoncie. Do wzięcia. No. Miśki także tak, dobra? Dobra, to były rybeńki, lecimy dalej. Kochani, baranek. Baranek, który ma człowieka. Ktoś może chcieć z wami coś naprawiać, przepraszać. To jest raz, to dla tych, którzy się rozstali, może przyjść przepraszać, naprawiać i nie chce, żebyście byli w takim jakiejś stagnacji, w zawieszeniu, tylko żebyście szli dalej razem, ale
Ten baranek, który jest w jakiejś relacji, która jest bardzo problematyczna i tak naprawdę nieszczęśliwa, i baranek cierpi i nie jest szczęśliwy, to ten baranek może próbować zmienić, wyjść ze stagnacji, zmienić sytuację, a to mogłoby teoretycznie oznaczać, że będzie podejmował decyzję o być może odchodzeniu od kogoś. No. Po to, żeby sobie zaoszczędzić więcej cierpienia. Wiecie, o co chodzi? Jest pokazane, żeby się dobrze zastanowić, w którą stronę w tym tygodniu pójdziecie. Kochani, niektórzy z Was mają dwie osoby. Po prostu dwie osoby. Wybierz dobrze. Jest rozdroże. Zdecyduj się na jedną drogę. Nie rób tego i tego. Nie stój za długo na rozdrożu, nie rozmyślaj. Dlatego, że kochani, w tym tygodniu jest pokazane wyjście ze stagnacji i uleczenie czegoś, co się zepsuło, lub wyjście z jakiegoś trójkąta. O, właśnie, wyjście z trójkąta, być może. Ale również próba naprawiania czegoś. Wyjście z cierpienia lub próba naprawiania czegoś. I jest pokazane jako rada, żeby się dobrze zastanowić, zanim podejmiecie decyzję pomiędzy jednym a drugim. Zastanowić się dobrze, przyjrzeć się jednej drodze, co mnie tu czeka, przyjrzeć się drugiej drodze, co mnie tam czeka, i dopiero wybrać. Nie musicie teoretycznie wybierać w tym tygodniu, ale w tym tygodniu musicie się zastanowić nad tym, co wybrać. Dobra? Może wybór przyjdzie w przyszłym tygodniu, ale teraz już myśleć. Jakiś wybór będzie. Baranki single mają pokazane, że coś odpuszczają. Nie będą się już czegoś kurczowo trzymać, bo to nie ma sensu. Nie będą czekać na kogoś, bo to nie ma sensu. Nie będą cierpieć po kimś, bo to nie ma sensu. Nie będą na siłę nic robić, bo to nie ma sensu. I jest pokazane, to jest za dużo problemów z tym czy z tamtym. Z tą osobą było za dużo problemów, z tą osobą jest za dużo. Ogólnie pokazujecie, nie, 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 ja się muszę oczyścić z całej tej energii. A co baranek single powinien zrobić? Wejść w nowy romans. Nie wiem, czy z bliźniętami, bo to jest karta bliźniąt. Nie musi być, oczywiście, że nie. Ale kochani, wejść w nowy romans. Otworzyć się na romansowanie. Nie patrzeć pod kątem, szukam męża, szukam żony, szukam nie wiadomo czego. To nie, tamto nie, to nie, coś tam, coś tam. Tylko po prostu otworzyć się na jakiś fajny, fajny taki kontakt pomiędzy ludźmi. Gdzieś, gdzie będzie jakieś uczucie, jakaś fascynacja i jeszcze do tego romans. Otworzyć się na romans. Baranek musi. No, no to ja nie wiem. To ja nie. W ogóle macie, kochani, jeżeli chodzi o miłość, to tak ogólnie baranki w tym tygodniu mają energię podejmowania decyzji. Pomiędzy czym? Być z tym, być z tamtym, być w związku, być singlem, takie rzeczy. No, ciekawe. W pracy wieści. Dobre wieści. Dziwne. Nie wiem dlaczego, ale baranek się ucieszy, że ktoś odchodzi z pracy, albo że ktoś jest zdegradowany, albo co? Nie wiem, co jeszcze. Jakaś osoba w pracy, nie wiem, nie lubicie tej osoby, czy o co chodzi? Ta osoba odchodzi z pracy, czy ta osoba ma problem w pracy? Wy usłyszycie wieści, będziecie skakać do góry z radości, że coś takiego się komuś staje. No to ja nie wiem, miśki. Nie wiem, o co to chodzi. Czekajcie, czekajcie. Jaka jest rada? Wy musicie podejść z jakąś opiekuńczością, współczuciem, z miłością, opiekuńczością, współczuciem. Strasznie to jest dziwne. Jezusicku. Kochani, dobra, tu jest 150 różnych możliwości. Przychodzą do Was dobre wieści, dla Was, Wy się cieszycie, na temat jakiejś osoby, która ma jakiś problem w pracy albo odchodzi z pracy. To jest raz. Dwa, być może, no ja nie wiem, czy ktoś może być w ciąży i musi odejść z pracy, czy bierze jakiś urlop, czy coś takiego. Jeżeli tak, to po prostu dbać o siebie i o dzidziusia. To wtedy jak najbardziej. Co jeszcze może być? Mógłby ktoś próbować wskakiwać na czy. Może to takie coś. Dowiecie się, że ktoś jest w ciąży i odchodzi z pracy, i wy moglibyście wskoczyć na ich stanowisko.
macie przejąć kontrolę i zachować się odpowiedzialnie. Więc jeżeli ktoś wam zaproponuje czyjeś stanowisko, bo oni idą na macierzyńskie, no to brać, oczywiście, że brać. Ale jest pokazane, żebyście ze współczuciem, z taką opiekuńczością i z taką dobrą, miłą energią podchodzili do ludzi w tym tygodniu, ale brali również odpowiedzialność za swoje czyny, czy za to, co się tam w pracy dzieje, i przejęli jakąś inicjatywę. Przejąć inicjatywę. No nie wiem w czym, no Jezu, ja tu w życiu nie wymyślałam, co to chodzi, Miśki, w życiu. Dobre wieści idą jakieś. Albo wskakujecie na pozycję osoby, która odchodzi, moglibyście wskoczyć, albo wy, nie wiem, odchodzicie z pracy, bo idziecie na macierzyńskie, ale tak czy siak jest pokazane, żeby tutaj dbać o siebie, czy coś takiego. Ktoś mógłby być przepracowany, ale będzie się cieszył, że jest przepracowany. Jest pokazane, że to ogarniecie, że sobie dacie radę. To są ogólnie całkiem dobre karty. Tylko nie wiem, czy to jest, że przepracowany, czy że ktoś odchodzi z pracy, bo może być i to, odchodzi albo nawet na chwilę bierze urlop, może być i to, jakby nie było, was to cieszy, cokolwiek by się tutaj nie działo. Ale kochani, gdzieś jest baranek, być może jeden, którego podrywa człowiek. Człowiek, który podrywa, jest niezadowolony z własnego małżeństwa, ale nadal je ma. No to zwróćcie uwagę na to, że ten facet ma żonę, albo że ta kobieta jest mężatką. Nie patrzcie na tą osobę jako na kogoś, kto jest w separacji, bo żona go nie rozumie i wcale ze sobą nie śpią, tylko patrzcie na tego człowieka jako na żona tego faceta, albo na mężatkę kobietę. No. Może to było, to ostatnie może było w ogóle do nikogo, no bo to co to nas obchodzi, że w pracy ktoś taki, nie? Nas obchodzi praca, jak pytamy o pracę, prawda? O Jezu, dobra. Miśki, coś takiego mogę wysłowić? Coś to tam, fiurga? Coś dziwnego się dzieje? Coś dziwnego się dzieje. Baranek był, by czuliś. By czuliś. Wszystkie by czulisie, które są w stałym związku, mają bardzo dobre karty. Dobre małżeństwo, szczęśliwy związek, stabilny związek. Może ktoś zajdzie w ciążę, może jakieś oferty, może oferta małżeństwa w sensie zaręczyny, być może. Bardzo dobre karty. I ktoś wie, że zasługuje na to, zasługuje na ten związek. Ale jest jeszcze drugi przekaz, zaraz wam powiem. Wyczuliś singiel, nie słuchał medytacji o odpuszczeniu. To ja nie wiem, wyczuliś u singlu. Ja nie wiem. Kochani, dobra, jeśli chodzi o związki, ogólnie bardzo, bardzo dobre karty, bardzo, bardzo dobre. Być może jakieś nowości w postaci, mówię, zaręczyn, czy tam dzieci, czy coś takiego, że dziecko, że ciąża, że coś takiego. Jest pokazane teraz albo nigdy, to nie wiem, co to oznacza, co jak się oświadczycie za miesiąc, to nie przyjmą, a teraz przyjmą, nie wiem czemu tak, ale jest pokazane, żeby nie przegapić okazji. Rada jest taka, nie przegap okazji. Ale to jest dla tych, którzy mają naprawdę bardzo fajne jakieś propozycje, poważne propozycje, być może matrymonialne. Ale jest jeszcze drugi przekaz i ten drugi przekaz, ja nie mówię, że do kogoś przychodzi coś poza małżeńskiego. To nawet nie musi być, że przychodzi. Ale może być, że ktoś się zaczyna zastanawiać, co by było gdyby. Niby ma dobry związek, ale zaczyna się zastanawiać, co by było gdyby. A, bo tu mam tyle lat, albo tutaj czas mi tam gdzieś tam umyka, ucieka przed nosem, czy coś takiego. To co by było gdyby coś jeszcze innego było. Jest pokazane, żeby uważać na tą energię i tyle. Bo ogólnie jest pokazany dobry związek, więc jeżeli to jest wasz związek, to nie jest dobry. Ale to, co by wam przeszkadzało w tym waszym związku, to jest takie właśnie gdybanie, że a co jeśli bym teraz była wolna, czy był wolny? Albo gdyby z tym człowiekiem coś spróbować? A gdyby tamten do mnie gdzieś tam, czy tamta się odezwała, czy coś takiego?
No jest pokazane, że to jest energia, która by przeszkadzała w tym związku stałym. Uważaj, żeby nie przegapić jakiejś okazji. No to nie wiem. To już coś robić fajnego. Nie przegapić okazji może, żeby mieć dziecko. Może trzeba się zdecydować już na dziecko. Jezu, nie mogę z tym włosami dzisiaj. Byczu lisiu, ty mnie rozumiesz. Ja wiem, ja wiem. Byczu liś też leniuszek, to rozumie. Rozumie człowieka, który jest leniuszkiem. Dobra. O, no ogólnie dobre karty, no to rany bościu. No to żyć nie umiera z takimi kartami. A co to jest, co mogłoby być jakieś tam, jakieś rozważania, co by było gdyby, jakieś coś tam. No wy uważajcie, żeby tak nie myśleć, no więc nie przegapić okazji dzisiaj, a jeżeli kiedyś była przegapiona okazja kiedyś, to nie skupiać się na tym, tylko skupić się na tym, co mamy tu i teraz. Tyle. Dobra, single. Single mają nieodcięte coś z przeszłości w ogóle, ale niby nie tęsknią, niby im nie brakuje. Kochani, no to jest dla jakiejś tyciej porcyjki singli, które jeszcze czegoś nie wyczyściły, nie odcięły. Jest bardzo dużo singli byczulisiów, które już poszły tam gdzieś tam swoją drogą, randkują, są zadowolone i to nie jest dla Was przekaz. No nie ma siły. Jeżeli byście mieli się upierać, że to jest, jeżeli to miałoby być dla singla, który... No nie, to nie może być. Nieodcięte, niepożegnane, nieodcięte. Ale nie ma aż takiego poczucia braku. Aż tak nam osoby nie brakuje. Właściwie w ogóle związku komuś nie brakuje. Ktoś jest zadowolonym singlem. Coś tam, gdzieś tam o czymś myśli z przeszłości, ale nie cierpi, nie brakuje mu. No to jest takie trochę zawieszenie. Uważać. Nie jest pokazane w ogóle, żeby szukać miłości w tym tygodniu. Jeżeli by coś przylazło, to może to, co przylezie, ma nieodcięte coś z przeszłości. I szuka czegoś z braku laku. To jest drugi przekaz. Przyłazi do Was coś w tym tygodniu, co jeszcze tęskni za kimś innym z przeszłości. Z braku laku chce cokolwiek z kimkolwiek. No i sobie Was gdzieś tam upatrzyło. Na cholerę Wam to. Nie bierzemy ofert w tym tygodniu żadnych, ani odwracacza. Absolutnie, bo to może gdzieś ten wracacz przychodzi właśnie z braku laku. Kochani, przede wszystkim my mamy kartę z braku laku. Więc albo Wy z braku laku, albo oni z braku laku, ale to jest takie coś, a dobra, umówię się. No to weźcie, przestańcie. Nie brać tej oferty i też nie dawać komuś oferty, jeżeli to by miało być takie, a to umówię się, bo mi się nudzi. Bo to nie jest pokazane, że to będzie coś wartościowego. Dlatego tu bym raczej tak no z dystansem uważałabym. Miśki, w pracy jest pokazana blokada na czymś. Nie wiem na czym. Albo sami się zablokowaliście. Macie pewien pomysł, ideę. Wymyśliliście coś, żeby coś zrobić lub rozpocząć, ale tego nie rozpoczynacie. Tyle. Bardzo podobny przekaz ostatnio miał lew. Bardzo podobny też, że nie rozpoczyna czegoś. I albo Wy to sami sobie zablokowaliście, po prostu jest pomysł, ale nie ma działania. I to jest tyle. Albo ktoś Was blokuje. Ktoś Wam po prostu jakąś blokadę zrobi. Teraz nie możesz. I nie zaczynacie nowego. I w tym tygodniu tego nowego nie zaczynacie, kochani. Jeżeli ktoś czeka, że urodzi dziecko w tym tygodniu i jest na przykład na tym, no już nie w pracy, tylko gdzieś tam na macierzyńskim czy coś, to może jeszcze tego dziecka nie urodzi w tym tygodniu, tylko jeszcze będzie musiał poczekać. Ale dlaczego by to w pracy wyszło, to nie wiem. Ale kochani, dobra, w każdym razie tak to wygląda. Nie zaczyna się coś nowego w ogóle. Kochani, jeśli chodzi o radę, po pierwsze, nie walczymy z wiatrakami i nie robimy nic na siłę. Jeżeli nie ma poczucia, żeby to zacząć teraz, lub jeżeli jest jakaś bardzo silna blokada zewnętrzna i nie da się rzeczywiście tego zacząć, to poczekać. Po prostu odpuścić na razie i poczekać, aż albo tej blokady nie będzie, albo aż przyjdzie do Was ta siła i ta kreatywność. Bo na ten moment jest pokazana pewna bezsilność. Nie walczyć na siłę z jakąś blokadą. Bo może tak czy siak z tego nic wtedy nie wyjść. Druga rada dla byczulisia z tego pracownika. Uważać na ego u siebie lub u innych ludzi. Albo na ludzi despotycznych, którzy kogoś chcieliby do czegoś zmusić.
Kochani, to nie chodzi o to, żebyście się czuli bezsilni, że o, nie dam rady, nie dam rady. Chodzi o to, żeby na siłę nie walczyć z czymś, co na ten moment jest takie, że no, no nie da rady. Żeby po prostu poczekać, aż się ta energia tak trochę poluzuje. Nie wiem, o co chodzi, więc no trudno mi to powiedzieć, no. Ale czasami jest tak, że ktoś chce coś stworzyć, coś napisać, coś zrobić, jakieś dzieło, nie wiem, namalować obraz czy cokolwiek i ma taką blokadę, niby wie, co chce zrobić, ale ma taką blokadę, że nie może tego rozpocząć. I jeżeli tak by było, no to, kochani, no, no to co, zmusicie się do tej kreatywności? No, no nie. Dlatego być może trzeba po prostu to zaakceptować. Okej, no to może nie w tym tygodniu. No, na siłę bym nie robiła. To byłby czuli bliźniąta. Bliźniąta. Co to jest? Co to jest? Praca. Za dużo spadło, nie bierzemy. Praca, 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 praca. Co to ma być? Miśki, co to za romans w pracy? Jeju, może nie romans, może jakieś fajne rzeczy w pracy i tyle. Może imprezka w pracy. Miśki, kto będzie miał imprezkę w pracy? O rany Bościu. Dobra, kochani. Ja nie wiem, na co ktoś czeka. No, no, to skąd mam wiedzieć, no jeju. Gdzieś jest jakieś bliźnięto, które czeka i tęskni za kimś. To jest w przekazie dla ludzi, którzy mają ludzia. No więc gdzie jest ten człowiek, że wy za nim tęsknicie? Czego wam brakuje? Co, słuchajcie, no jeżeli naprawdę ktoś wyjechał, no to tęsknicie, brakuje wam, czekacie, kiedy wróci i tyle. Ale słuchajcie, jeżeli to jest związek, gdzie jest ciągle czekanie na to, że kiedyś będę mieć, bo cały czas w tym związku czegoś nie mam, no to trzeba się zastanowić, czy na pewno ta osoba nam to może ofiarować. Ja nie wiem, czego wam brakuje w tym związku, ale jest pokazane, że ktoś czeka, że będzie lepiej, ale teraz brakuje. Może to być oczywiście też przekaz taki, że ktoś czeka na powrót czyjś, na czyjś powrót. A tu jest pokazane, że może niekoniecznie należałoby wracać do tej osoby. No ale to teoretycznie ma być dla kogoś, kto ma ludzia. No to, to dlaczego to wychodzi nie u singli? Nie wiem, Miśki, nie wiem, no tyle wam mogę powiedzieć. Ja nie wiem, na co ktoś czeka. Teoretycznie, wy możecie mieć super czadowy związek, ale macie w tym momencie problemy finansowe, albo nie możecie kupić domu, albo chcecie zajść w ciążę i nie możecie zajść w ciążę i czegoś ciągle wam brakuje, ale czekacie, że będzie lepiej w przyszłości. I tyle. Tu nic więcej nie ma. Tu jest zawieszenie, to jest czekanie, że kiedyś będę mieć, ale teraz nie mam czegoś. No, to jest taka energia na związki. No. I jeżeli chodzi, kochani, o radę, to jeżeli chodziłoby o powroty, o wracanie do kogoś, to jest pokazane, żeby uważać. To jest raz. Dwa, zwrócić uwagę na dzieci lub na właśnie fakt posiadania lub nieposiadania dzieci. Skoncentrować się na tym. Nie, nic więcej nie będę mówić. Ja nie będę komuś mówić, czy ma mieć dzieci, czy nie ma mieć dzieci, czy ma chcieć, czy ma nie chcieć, czy się uda, czy się nie uda. Nic tu nie będę więcej mówić. Skupić się na tym, czy my na pewno razem chcemy oboje mieć te dzieci, a może dzieci patrzą na coś i są nieszczęśliwe i trzeba się na nich skupić, a może, nie wiem, no trzeba jakoś pomyśleć jakoś inaczej, żeby mieć dzieci w inny sposób. Tyle. Ja nic więcej nie mówię, kochani, ale zastanowić się, jeżeli chodzi o energię dziecięcą, zastanowić się nad tym. Dla niektórych z was jest to również informacja, że w dzieciństwie coś komuś się wydarzyło lub ktoś miał dzieciństwo jakieś nie za bardzo i przerzuca tą energię na wasz związek. I dlatego jest ciągłe poczucie braku dla kogoś w tym związku. Nic więcej nie mówię, tyle! Singlaczki mają pokazany nie, że romans, tylko kontakt z kimś. Z kimś, kto mieszka daleko, może będzie mówił, że przyjedzie lub mówiła, a może po prostu będziecie rozmawiać, ale jakoś daleko od siebie jesteście. Ewentualnie
kontakt z kimś, kto was już kiedyś opuścił. To nie jest jakiś, Bóg wie jaki kontakt, to nie jest pokazane, że ten człowiek wraca do was. Jest pokazane, że mógłby się odezwać, napisać, hej, co u ciebie? Nic konkretnego. Po prostu słowa jakieś. Znaczy, on może mówić konkretne słowa, ten człowiek, ale nie będzie robił. Wiecie, o co chodzi? Powie, ale nie będzie robił. To może być osoba, która już was kiedyś opuściła, a jeżeli to jest osoba nowa, to jest to osoba, która jest być może gdzieś w podróży lub gdzieś daleko. Jakiś dystans między wami jest duży. No nie wiem, co wam powiedzieć, rany Bościu. No co wam mam powiedzieć, czy to brać, czy tego nie brać? No... Jest pokazane, że możecie mieć do czynienia, ktoś może mieć jakiś przerost ego, ktoś może być egocentryczny, ktoś może lubić na siebie zwracać uwagę, więc na takich ludzi trzeba uważać. Nie patrzeć na tą znajomość czy ten kontakt w kategoriach jakiegoś nie wiadomo czego, co nie wiadomo co z tego przyjdzie. Po prostu ja bym się tak rzeczywiście trochę zdystansowała do tego. No. Tam se gadajcie, to nie o to chodzi, tylko tak, wiecie, ostrożnie, dobra? Ale też nie chodzi o to, żebyście to spisali na stratę. Pogadajcie, jeżeli to jest wracacz, no to nie. Jeżeli to jest egocentryk lub narcyz, no to nie. Ale no, to porozmawiać można, tylko tak z dystansem. Bo miśki, nie chcę wam mówić, to wiadomo, że nie dla każdego będzie taki przekaz, że nie, no nie bierz, bo to nic z tego nie będzie. No nie chcę powiedzieć, że to wszyscy będą mieli. Dlatego mówię tylko, żeby zachować pewną ostrożność. Słuchajcie, w pracy macie pokazane być może jakieś romanse, ale może nie, może nie. Ale macie pokazane jakieś spełnienie marzeń, ale nie do końca. Niby fajnie, ale mogłoby być lepiej. Niby jest jakiś sukces, jest jakiś wow, może jakaś imprezka, może coś fajnego się dowiecie, może ktoś wam coś daje, obiecuje, nie? Ale mogłoby być lepiej. Mogłoby być lepiej. Jest pokazane, żeby zobaczyć wszystkie inne opcje i rozważyć jeszcze wszystkie inne opcje. Wy chcecie iść w stronę słońca. Tego słońca w tym tygodniu może nie być, tego spełnienia, tego jakiegoś ideału czy czegoś takiego, ale ono może być gdzie indziej. Inny projekt, inna praca, inne miejsce, inny miesiąc, inny tydzień. To może być gdzie indziej. Jest pokazane, że macie rację, że wiecie, że jeszcze gdzieś jest coś lepszego. No. Rozważać inne opcje, zwrócić uwagę na inne opcje. Jeżeli wam ktoś zaproponuje jakąś nową opcję zawodową, rozważyć to, przyjrzeć się temu. Nie odrzucać tego, broń Boże, tylko przyjrzeć się temu. No. Także to jest ciekawe. Ciekawe, no. Dobra, miśki, to były bliźnięta. Teraz, co jest po bliźniętach? Raczuliś. Patrzcie, jaką mam. Fancy szklaneczkę. Fancy glass mam. No. Dobrze ja mówię. Ryby były, baran był, byk był, bliźnięta były, raczuliś. Raczulisiu. Raczuliś, który ma człowieka. Oj. Kurde, miśki, no. Praca, okej. Okay. Słuchajcie, no znowu, słuchajcie, kurde. Oj, jak ja nie lubię takich czytań. Ja nie lubię, jak te przekazy są takie cholernie specyficzne, bo ja wtedy mam takie podejrzeństwo, że to jest do nikogo. No ale trudno. No widocznie ludzie, większość ludzi być może nie ma mieć przekazu w tym tygodniu z jakiegoś powodu. Może się po prostu nic nie dzieje u was. W sensie z ciekawych rzeczy. Słuchajcie, rozstanie, nawet nie, że zdrada, to jest raczej efekt zdrady, to co się dzieje. Czyli zdrada już by była, już byście wiedzieli, że była. Rozstanie
zakończenie związku, odcinanie się, odchodzenie, posprzątanie po czymś. Takie, no i to ma być dla związkowców, takie coś, patrzcie. Odchodzę, odwracam się, nawet nie spoglądam się wstecz, nie patrzę, co tam zostawiam, zostawiam to. Zostawianie, dlatego że to było, widzicie, to nawet nie jest zostawianie cierpienia, w sensie, że naprawmy coś razem, to jest raczej powiedzenie, nie, tu jest za dużo cierpienia, ja to wolę zostawić. Czyli tak, zostawianie cierpienia, ale z innego punktu, a Jezu, jak ja się nie mogę dzisiaj wysłowić, ale mnie to frustruje. Chodzi mi o to, że to nie wygląda jak naprawianie czegoś, w sensie już nie cierpimy, bo jest sielanka, wow. Tylko bardziej wygląda tak, jakby ktoś uznał, że coś jest nie do naprawienia i że trzeba to zostawić. Tak mi to wygląda raczej, no. Ale powiem ogólnie, no zostawianie cierpienia, no to powiem ogólnie. A już jak wy to zrozumiecie, no to jejku, może u was jest inaczej. Skupić się na dzieciach, to jest raz, jeżeli macie dzieci. Zadbać o dzieci, to jest raz. Zachować jakąś przyjaźń z kimś, jeżeli to jest w ogóle możliwe. Nie możecie być razem, nie ma sensu, nie da rady, trzeba się odciąć, ale zachować jakąś przyjaźń, zwłaszcza jeżeli macie dzieci. Czyli w zgodzie coś zrobić. Ale również albo wam będą pomagać jacyś przyjaciele, przyjaciółki, przyjaciele, rodzina, jacyś ludzie wam będą pomagać, poprosić o wsparcie czy coś takiego. To będzie do nikogo pewnie, ale co, wrócić do domu rodzinnego? Wyjechać do domu, wrócić, pojechać do rodziców, na chwilę pobyć, oderwać się? Słuchajcie, no tak to trochę wygląda. Nie, ja tak jakoś no nie widzę w tych kartach jakiegoś wielkiego pojednania. Ale z drugiej strony ja mam pokazane, żeby się nie kłócić, tylko pozostać w przyjaźni. Jeżeli te karty mówią, że przychodzi do was ktoś, kto was zdradził, zranił, albo wy ich, i chce porozmawiać poważnie, żeby postawić sprawę na ostrzu noża, żeby coś ustalić, ale tak raz na zawsze, i jest pokazane, żeby się z nimi spotkać i porozmawiać. To tak. Spotkać się i porozmawiać. Ta rozmowa może nie być jakaś super przyjemna, ale bo ona będzie bardzo konkretna. I taka mówię, no na ostrzu noża. Ale jest pokazane, żeby się spotkać. No. Co by jeszcze to mogło być? Jeżeli jesteście w zgodnym związku, próbujecie załatwiać jakieś sprawy urzędowe, coś tu nie wychodzi. I być może trzeba będzie porzucić ten pomysł i znaleźć inny sposób zrobienia tego czegoś. O. Single mają pokazany rozdźwięk pomiędzy kimś, kogo chce wasze serce i jakieś rozczarowanie, że nie możecie mieć tej osoby, a kimś, z kim moglibyście rozmawiać, ale ta osoba was aż tak nie interesuje. Czyli być może ktoś tęskni za czymś, co było, a na przykład teraz ma jakiegoś tam kolegę, koleżankę, tam jakieś kłapiecie gdzieś tam do siebie na jakimś tam komunikatorze, ale to nie jest dla was, nie widzicie tego jako, jak to powiedzieć, potencjalny związek czy potencjalne uczucie. Nie widzicie tutaj, że tu uczucie by się urodziło z tym kimś. Alternatywnie odzywa się do was ktoś, kto was opuścił, rozczarował lub zranił. Niestety, powiedziałabym, że nie po to się odzywa, żeby wrócić i żeby naprawić i żeby znowu z wami być. Niestety nie. Wychodzi na to, że jakikolwiek kontakt tutaj w tym tygodniu byłby z jakąś osobą, to nie prowadzi do uczucia lub wznowienia uczucia lub związku. No. Podjąć jakąś decyzję, albo trzymać się uprzednio podjętej decyzji. Decyzja mogłaby być taka, czy ja na pewno chcę gadać z tym gościem, ja tu nic nie widzę, właściwie to nudzi mi się, dlatego z nim gadam albo z nią, ale właściwie czy to ma sens? A nie, dobra, dam sobie spokój, pójdę, poszukam kogoś, w kim się na przykład będę mogła zakochać, czy mógł. Może taka decyzja musi być podjęta. Jeżeli to jest wracacz, który was podrywa, w sensie odzywa się do was, to utrzymać poprzednią decyzję. No raczej chyba nie wracać wtedy. No raczej. No ale to już tam, jak to zrozumiecie, to tak zrozumiecie. Kochani, w pracy dobrze. Nowy początek, nowe życie, coś zupełnie nowiutkiego, ale nie musicie odchodzić ze starego, nie musicie porzucać starego. Zachowujecie coś z przeszłości, nie musicie czegoś porzucać, albo nie musicie się przeprowadzać, nie musicie gdzieś podróżować, nie musicie robić jakiejś drastycznej zmiany z jakiegoś tam powodu. Nie musicie robić drastycznej zmiany, a możecie rozpocząć to nowe.
Nowe co? Nowa praca, nowe życie, nowe. No, nie wiem, co nowe. Jezu, nie wiem, co nowe. No, coś nowe tam, zawodowo, finansowo, coś nowe. Nowy jakiś etap, ale bez porzucania czegoś lub bez przenoszenia się lub bez jakiejś drastycznej zmiany. Spełniaj swoje marzenia. Zasługujesz na to, żeby twoje marzenia się spełniły. Spełniaj, idź po spełnienie marzeń. Wygląda na to, że to nowe, co się zaczyna w tym tygodniu, mogłoby być spełnieniem waszych marzeń. No. To ja nie powiem, nie powiem, nie powiem. No dobrze, misiaczki. O Jezusicku, kochani, co teraz? Lew. Ciekawe jestem, czy wy widzicie, że mi się bardzo ciężko mówi. A nic mnie nie boli, tam normalnie gadam, to nie o to chodzi, że gardło. Ciekawe jestem, jakaś ciężka energia może jest. A miszki, a napiszcie, co tam fruwa. Jakieś dziwne rzeczy, coś fruwa? No, bo ciężko mi, ja mam w głowie, a nie, ciężko mi wypowiedzieć to, co chcę powiedzieć do was. A normalnie to tak nie miewam raczej. Raczej tam jakoś coś tam opowiadam, a dzisiaj to tak jakoś. No, może mam gorszy dzień. Drugi już, bo ostatnio też miałam gorszy dzień. No. Także, dobra, misiaczki. Oczywiście ja sobie poradzę z tym, to nie myślcie, że nie. No. Nie takie rzeczy człowiek sobie radził z. No, to takie piękne zdanie zbudowałam. Po polskiemu nie powiem, nie powiem. Dobra. Raczuliś był lwiaczek, misiaczek. Co tam u lwiaczka? No to co to jest? Lwiątko, bąbelątko, co robisz? Singlaczek, lwiaczek, singlaczek. Słuchajcie, wiecie co? Ja wam powiem tak. Już któryś znak z kolei, już połowę znaków zrobiłam. To nie jest tydzień dla miłości. Z wyjątkiem byka, który miał bardzo dobre karty na związki. To nie jest tydzień dla miłości. Nie wiem dlaczego. Może ktoś coś wie. Jak wiecie, to napiszcie. Lwiątko, bąbelątko, co robicie w pracy, misiaczki? Ej, miszki, miszki, dobra. Ludzie, którzy mają ludzia. Mamy pokazane, że ktoś coś wybiera, decyduje, podejmuje decyzję i wychodzi z jakiegoś związku, albo wychodzi z jakiegoś trójkąta. Albo wy podejmujecie decyzję, że coś nie ma sensu, albo ktoś podejmuje decyzję, że coś nie ma sensu i rada jest taka, żeby zakończyć jakiś romans, który nie ma sensu. Ten romans albo dlatego nie ma sensu, bo ktoś ma już coś innego i jest trójkąt. Albo ten romans nie ma sensu, dlatego że on się w ogóle nie przeradza już od dawna w poważny związek. Nie przeradza się. Tyle. Tyle. Właściwie tylko tyle. Bo jeżeli macie szczęśliwy związek, to być może próbujecie kupić dom, zmienić dom, wyremontować dom, coś zmienić, po prostu jakąś zmianę zrobić w budynku, gdzie mieszkacie. I jest pokazane, że. Albo ktoś jest niezadowolony z tej zmiany, albo nie robicie tego, ale jest pokazane, że czasami trzeba zrobić coś, czego się nie chce, coś, co nie jest przyjemne, coś, co jest jakimś obowiązkiem. No to nie wiem, co wy tam chcecie zrobić. Mówię, remont jakiś, coś, albo przeprowadzka, coś, komuś się nie chce. Ale to, no tak jakbyście nie byli zadowoleni, że to musicie zrobić. No to by było dla związków, które są w miarę szczęśliwe. Ale. Dla związków problematycznych lub trójkątów, no to jest pokazane, że rzeczywiście jakaś decyzja musi być podjęta i ona będzie, jeżeli jeszcze nie została, to będzie podjęta w tym tygodniu najprawdopodobniej. I albo jest to wyjście z jakiegoś romansu, albo wyjście z trójkąta, znaczy, no to coś podobnego powiedziałam. Z trójkąta, z romansu, być może z poważnego związku, dlatego że czegoś tu brakuje. No, albo jest to romans, który się nie przeradza w nic poważnego, albo jest to dosyć poważny związek, gdzie nie ma już w ogóle romansu.
nic już tutaj nie ma, ktoś nie czuje tego. I rzeczywiście no, jest pokazane, że trzeba się nad tym zastanowić, czy to jeszcze ma sens. A jeżeli chodzi o jakiekolwiek remonty, czy zmiany, czy przeprowadzki, kochani, no być może musicie coś zrobić, czego nie chcecie zrobić. Być może musicie coś zrobić, co nie będzie aż takie przyjemne i miłe, ale musicie to zrobić po to, żeby coś tutaj zmienić w tym domu albo w tym mieszkaniu. No, może chodzi o pracę nad czymś. Singlaczki. Single mają pokazane, że albo jeszcze cierpią z jakiegoś powodu, że się cierpią, że się ktoś nie odzywa, albo jakaś osoba cierpi za lwem, który się do nich nie odzywa. Jest ktoś poirytowany, ktoś jest wkurzony, zazdrosny, obrażony. Ja nie mówię, że wy, być może oni. Obrażony, nie ma między wami kontaktu, bo jest jakaś blokada. Jest pokazane, że jest jakaś blokada, ale jest też cierpienie. Czyli oni cierpią za wami, bo się nie odzywacie, bo ich zostawiliście, czy wy cierpicie, że nie ma tego kontaktu, ale to jest jedna wielka blokada. Kochani, poza tym jest jakieś kłamstwo. Jest pokazane, że wy, jeżeli zablokowaliście, to zostawić tą blokadę i nie usuwać jej. Jeżeli musicie zablokować, bo ktoś jest złośliwy, bo po zerwaniu jest wobec was złośliwy, to zablokujcie w cholerę. Po cholerę się tutaj użerać z czymś takim, ale jeżeli, ja nie sądzę, że to się do was będzie odzywać, ale jeżeli jakiś kontakt by nastąpił, to jest pokazane, że trzeba uważać, bo tu jest jakaś nieprawda mówiona. Nie wiem, czy oszczerstwa, czy po prostu kłamstwa. W żywe oczy ktoś kłamie. Uważać na jakieś kłamstwo. No. Ja mam wrażenie, że wyście się musieli znać, ale chyba tak trochę, może nie macie raczej kontaktu. Raczej chyba poblokowane coś tu jest. Ale jeżeli się zastanawiacie, co oni czują i co tam u nich słychać, to oni są po pierwsze obrażeni, wkurzeni i złośliwi, a po drugie cierpią. No, to jest taka mieszanka. To wkurzenie lub to takie chamstwo jakieś, jakby tam gdzieś wobec was byli niefajni, jest związane z cierpieniem. No, czyli tęskniliby za wami. A jeju, miśki, dobra. Praca jest dziwna. Co, nie siedzicie w pracy, tylko w domu? Jest pokazane, że komuś zachorował partner, partnerka i trzeba się zająć dzieckiem, zająć się dzieckiem, tyle. Nie ma, wyjeżdża partner, partnerka, co nie ma ich i wy musicie się zająć dzieckiem. Dziećmi, dzieckiem, zajmij się, jest pokazane. Rada jest taka, żeby się zająć, zwrócić uwagę na dzieci. Jakaś pomoc dla kogoś, ktoś jest, nie wiem dla kogo, nie wiem jaka pomoc. Jest ktoś jakiś rozczarowany, nieszczęśliwy, nieporadny na terenie pracy i wy byście im pomagali. Jest pokazana pomoc, dobre słowo. I tak to też wygląda, żeby pomóc, żeby wesprzeć, zaoferować swoje wsparcie komuś. Jeżeli to wy jesteście tacy trochę niezadowoleni, czy nieszczęśliwi, czy coś wam się tutaj nie podoba, to ktoś wam zaoferuje pomoc i wtedy rada jest taka, żeby przyjąć tą pomoc od tego człowieka. No. Same emocje, same albo jakieś partnerzy, dzieci i tam się trzeba skupić, a nie na pracy. Albo jakieś właśnie pomocowanie, wspieranie, gdzieś tam jacyś ludzie, jakieś dzieci i pomaganie. No i jest pokazane, żeby wesprzeć, pomóc albo żeby przyjąć pomoc od drugiego człowieka. No. Oj, miśki. Ktoś w pracy u lwa może być niezadowolony z pomocy, jaką otrzymał od lwa, albo chce pomocy i jest jakiś nieszczęśliwy, wyciąga rękę po pomoc, jest pokazane wsparcie, wesprzyj człowieka. No tyle, no co wam powiem. To miała być praca, a wychodzi głównie jakieś pomaganie. Emocje, nieszczęśliwości i pomaganie. No, no i co? No nic, no. Tak to, kochani, wygląda. No dobrze. Panieneczko. Ale ciężki ten tydzień. Taka ta energia jest ciężka. Słuchajcie, że się w głowie nie mieści. Da się wyczuć, jak się robi karty, że energia czasami jest taka ociężała. Taka, tak jakby tak, tak człowieka tak ściąga te karty, to wszystko. No, czasami jest zupełnie inaczej. To się da wyczuć po tym, jak się robi karty. Ale to jest tylko jeden tydzień, także spokojnie.
Panieneczko, czy znasz może osobę spod znaku? No, słucham. Słucham, panieneczko, co powiesz. Pod jakiego znaku? Czy znacie? No, słucham, no słucham. No właśnie. Wiemy, wiemy. No. Wiemy, wiemy, że panieneczka zna... O Jezu, dobra. Czy panieneczka teraz zna jeszcze spod innego znaku? Dwa znaki mamy pokazane. Rybki i koziorożca. Tyle. Tyle! A oprócz tego 150 jeszcze różnych innych rzeczy. Zaraz będę mówić. No, dobre to to nie jest, ale kuszące dla niektórych może być. Może być kuszące. Kogo wy macie, kochani, odblokować? Co to w ogóle jest? Kogo wy macie odblokować? Albo na co się macie odblokować? Jezusicku! Panienko! Co to w singiel zrobił komuś? Albo co jest zrobione? Dobra, praca, praca, praca. Praca. Oj, kochani, kochani, strasznie dziwny tydzień. Dobra, ludzie, którzy mają ludzia. Obsesja na punkcie osoby spod znaku ryb lub ryby mają obsesję na waszym punkcie. To jest historia numer jeden. Historia numer dwa. Koziorożec ogląda was z ukrycia lub wy, koziorożca, z ukrycia. Z ukrycia coś jest robione. Ukrywa ktoś również swoje prawdziwe uczucia lub swoje prawdziwe myśli. Ukrywa się lub ukrywa jakieś swoje myśli. To była historia numer dwa, jeżeli chodzi o któryś z tych znaków. A teraz ogólnie, tamte dwie historie mogą być też bardziej takie ogólne dla każdego znaku. Jest pokazane, że ktoś ukrywa. I teraz tak, obsesje, lęki, nauk, nałogi. No, to uważamy, miśki. Ale coś, co jest bardzo, bardzo kuszące. Ktoś ukrywa przed kim, że jest kuszony. Do granic możliwości kuszony jest. Przez diabła. No. Czy to jesteście wy? Czy to jest wasz partner, partnerka? Jest pytanie. Że ktoś jest kuszony przez kogoś. Jest to ukryte. Jest to tajemnica. Więc uważajcie. Uważajcie, żeby nie było tak, że... Słuchajcie, no podpatrzcie, jeżeli was nikt nie kusi, ale wasz partner, partnerka zachowuje się dziwnie w tym tygodniu, no to się przyjrzeć. No to tylko tyle mówię. Jakieś blokady trzeba zdjąć. Jeżeli kogoś zablokowaliście, odblokować. Jeżeli ktoś was zablokował, to prawdopodobnie macie... Nie wiem, dlaczego macie to sprawdzać, ale zostaniecie odblokowani albo zostaliście odblokowani, więc to jest dla was informacja taka. Jeżeli chodzi o... Jakiekolwiek, no widzicie, no to tak głupio no, takie coś doradzać, ale jeżeli chodziłoby o śledzenie jakiegoś partnera, partnerki, który jest kuszony przez kogoś innego, pościągać jakieś blokady, pokonać jakieś blokady, no to co, no to w telefonie grzebać, no to Jezusicku, no nie, to nie, ja wam tego nie radzę od siebie, ja wam mówię, jak ja mam karty. Może chodzi o to, żeby się czegoś dowiedzieć, odkryć coś, no taka jest rada, coś odkryć albo o Jezu, zdjąć blokadę jakąś. Taka jest rada. Odblokować się na coś. Słuchajcie, być może wy coś ukrywacie. Jest to albo coś, co jest... ukrywane są uczucia, albo coś, co jest bardzo, bardzo kuszące. Może być niestety toksyczne, może być też narcystyczne. Niestety, może być. Ale to jest bardzo kuszące dla kogoś. Alternatywa jest taka, jeżeli to nie jest kuszące, że są nałogi lub jakieś uzależnienia, ale na przykład od siebie nawzajem, emocjonalne uzależnienia. No. Ktoś coś tu ukrywa. Ktoś może ukrywa, że ma nałóg. Wy znacie człowieka, nie wiecie, myślicie, że o, na pewno już nie pije od dawna, a człowiek gdzieś tam, coś tam jak was nie ma, z nim czy z nią podpija albo robi inne rzeczy. Jeżeli wiecie, że ktoś miał nałóg, to jest ostrzeżenie, że może dalej być. No, pięknie. Dobra. Singlaczek. Singlaczek ma pokazane, że jest bardzo silny i świetnie się trzyma. Być może myśli o lwie lub lew myśli o pannie, ale jest pokazane również, że był wbity nóż w plecy i jedno z was nadal cierpi. No, albo oboje. Jest pokazane, żeby się z tego wyleczyć, żeby zrobić pauzę, żeby się zdystansować, przemyśleć.
Jeżeli ten ktoś będzie się z wami kontaktował, to jest pokazane, żeby zapauzować, żeby to jeszcze wszystko przemyśleć, bo ten ktoś was zranił albo wy ich i to nie jest wyleczone. To coś, co tu jest pokazane u singla, nie jest wyleczone. Jest pokazane, żeby się jeszcze trochę leczyć z tego. Może to było do nikogo, ale Miśki, takie mam karty. W pracy dziwnie. Nie ma spełnienia, nie ma jakiejś oferty, na którą czekacie, nie ma podwyżki. Coś nie idzie, nie rozpoczyna. Słuchajcie, wszyscy mają blokady. Albo na miłości, albo na pracy. Prawie wszyscy mają jak. No nie wszyscy tam. Ktoś tam miał ostatnio coś dobre w pracy, byk miał coś dobre w miłości, ale bardzo wiele ludzi ma blokady, poblokowane jakieś nowe początki i wy też niestety macie. Jest pokazane, trudno przeżyć to, nic się wam nie stanie. Po prostu nic nie robić na siłę, nie próbować czegoś przeforsować. Może nie być super zadowolenia, może nie być wystarczająco dużo, nie wiem, pieniędzy, albo wystarczająco dużo pracy, albo chcielibyście podwyżkę i ona nie przychodzi. No. Jest pokazane, że to jest tylko tydzień, trudno, to jest może gorszy tydzień, nie tylko dla was, kochani, ale żeby to przeżyć. Słuchajcie, rada jest taka, żeby nic za bardzo nie robić z tym. Nie iść, nie prosić, nie żebrać, nic nie robić, nic jakoś nie próbować przeforsować, tylko żeby tak jakby tak to zostawić. Ale jednocześnie nie myśleć o tym, że się nie ma, po prostu to odpuścić. I może w przyszłym tygodniu ta energia się już zmieni. Odpuścić jest pokazane. Nie skupiać się, broń Boże, na tym, że czegoś nie macie. Nie skupiać się na tym jest rada. Dobra? No. Miśki, tak to wygląda. Niektórzy będą mieli jakieś opłaty i nie są zadowoleni z tego, że muszą coś opłacić. No. Miśki, dobra. Ojejku. Wagusiu. 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 Co to jest? Jeżeli macie zgodny związek. O Boże. Jeżeli macie zgodny związek, to kłócilibyście się na temat, czy wydać na coś pieniądze. Jedno chce, drugie nie chce. I jedno i tak wyda, i drugie się może wtedy wkurzyć. To może tak być. Albo jeżeli ktoś wam coś musi dać, jesteście zależni od nich, to wam nie dadzą. O to mi chodzi. Nie da wam ktoś tych pieniędzy, czy tego czegoś, co wy chcecie. Bo podejmie decyzję, żeby nie dać. Albo wy podejmiecie taką decyzję, żeby im czegoś nie dać. To jeżeli chodzi o związki, które są w miarę zgodne, ale... Chodzi o jakieś sprawy kupna, nie wiem, sprzedaż, kupno, jakaś wymiana finansowa czy coś takiego. To tutaj w ogóle nie ma zgody między wami. W ogóle jedno chce co innego, drugie chce co innego i coś zostanie zrobione tak, jak chce jedno z was. Ale mam wrażenie, że wy nie będziecie zadowoleni, więc chyba to będzie tak, jak oni chcą raczej. Wasza rada jest taka, żeby i tak manifestować to, co się chce. To nie jest karta manipulacji, ale to jest karta komunikacji i przekonywania kogoś do swojej racji. Nie manipulować tym człowiekiem, ale spróbować go przekonać, porozmawiać, dobrze przedstawić ten swój jakiś pomysł, nie wiem na co, i przekonać, żeby to razem zrobić, żeby się zgodził ten człowiek na to. To jeżeli chodzi o związki w miarę, ale gdzie jest właśnie taki niesnasek materialno-finansowy. Jeżeli chodzi zaś o... jak się nazywa? O relacje takie mniej poważne. Jest pokazane, że ktoś w ogóle nie inwestuje w was. W ogóle. Nie wiem, nie chce związku, nie chce nic poważnego, nie inwestuje. Mało tego, może nawet was odpuścić dla kogoś innego. Wybrać kogoś innego i w was nie będzie inwestował. Alternatywnie to wy robicie to komuś. Czyli wy nie inwestujecie w swój związek, bo macie inne zainteresowanie gdzie indziej. No. Wystrzegać się manipulacji w sobie i w innych ludziach. Nie poddawać się manipulacji drugiego człowieka, ale też nie manipulować drugim człowiekiem. Jeżeli kogoś nie chcecie, to mu powiedzcie czy jej, że ich nie chcecie. I tyle. Tyle. Tutaj, jeżeli chodzi o związki problematyczne, nie ma równego dawania i brania. Niestety. No. Praca.
Kochani, także to były związki, teraz single. U singli jest pokazany brak powrotu, ale chyba ktoś za kimś tęskni. Kochani, dobra. Wracacz, który nie chce wrócić. Być może wy jesteście tym wracaczem. Nie chce wrócić ktoś do kogoś, ale chce na siebie zwrócić uwagę. Nie chce przyjść i budować czegoś na poważnie i ofiarować uczucia, ale chce na siebie zwrócić uwagę. To jest jedna rzecz. Jest pokazane, żeby to zignorować albo w sobie potrzebę zwrócenia na siebie uwagi, zignorować w sobie to dążenie, nie robić tego po prostu, albo zignorować osobę, która na siebie zwraca uwagę. To jest historia numer jeden. Historia numer dwa. Po prostu pokazujecie, że się z kimś pożegnaliście, że już na pewno tej osoby nie przyjmiecie i jesteście na najlepszej drodze do zwycięstwa, jesteście zadowoleni z siebie. Pokazujecie, że wyszło na wasze, że mieliście rację. I tak jakbyście wy wygrali. Może być sytuacja w tym tygodniu taka, że ktoś próbuje do was wrócić, wy ich zignorujecie i poczujecie się lepiej, bo oni was do tej pory ignorowali, a teraz wy ich zignorujecie. I będziecie się czuli tak, jakbyście byli na wygranej pozycji, że o, popatrz, a teraz ja ci pokażę, nie przyjmę cię z powrotem. No. Jakiekolwiek uczucia, czy jakiekolwiek myśli, czy w ogóle cokolwiek, co miałoby być wypowiedziane do jakichkolwiek wracaczy, ma pozostać niewypowiedziane, dlatego że prawdopodobnie nie ma sensu żadna dyskusja. Ukryć się, nie mówić czegoś, nie ujawniać się, zignorować coś. No nowości żadnych nie mam, jakby jakiś singiel pytał, czy mam nowości. No nie mam pokazanych nowości. W pracy stagnacja z powodu braku opcji. To może oznaczać przeróżne rzeczy. Szukacie pracy, nie ma nic ciekawego na rynku pracy, więc stagnacja. Macie pracę, chcecie jakieś nowe, co nie wiem co tam nowe, nowych klientów, nowe projekty, nowe dzieła, cokolwiek tworzyć, cokolwiek nowe. Nie ma, bo nie ma opcji albo nie ma pomysłów. Nie ma różnych opcji. Jest za mało opcji albo w ogóle nie widzicie szansy lub opcji. Wy pokazujecie, że stagnacja, bo nie ma opcji. I to jest wszystko. Nic się tutaj nie dzieje takiego. Jest pokazane, że albo wyjść z pracy i po prostu odpocząć, albo nie przepracowywać się w tym tygodniu, albo niektórzy zastanowić się nad zmianą pracy. Ci, którzy widzą, że już od dawna w tej pracy mają stagnację. Jeżeli gdzieś jest taka waga, no to tak, to wtedy zastanowić się nad zmianą pracy. Ale wszyscy ci, którzy mają chwilową stagnację z powodu braku jakiejś opcji, Jezu, wyjść z pracy i spędzić fajnie czas z przyjaciółmi, z rodziną czy coś takiego. Nie przejmować się tym, to jest chwilowe, to jest tylko jeden tydzień. Dobra? Ale te stagnacyjne karty na zawodowe rzeczy to u większości znaków są. Zauważyliście to? Chyba tylko rak miał dobre jakieś przesłanie, jeżeli dobrze pamiętam. Nie jestem pewna, ale chyba tak, na pracę. A tak to chyba wszyscy mają takie trochę podejrzane. Czyli ta energia rzeczywiście nie jest zbyt czadowa w tym tygodniu. Dobra. Skorpionek. Skorpionu, który masz człowieka. Singlaczku, co robisz? Co robisz, singlaczku? O. O. Ale na kogo czekacie? Na ryby? Zaraz będziemy gadać, zaraz. A, rada wyszła sama. No dobrze. No dobrze. Też macie blokadę na pracy. A, blokada na pracy może być związana z... Blokada na pracy, cokolwiek to oznacza dla was. Coś zablokowane, stagnacyjne w pracy. Raczej powiedziałabym, że dla osób, które mają problematyczną relację i skupiają się na emocjach swoich w tym tygodniu, a nie na pracy. Bo tu się mi dodaje jedno z drugim. Zaraz powiem, o co chodzi. U singli może nie ma takiej blokady na pracę.
Na siłę nic nie robić. Patrzcie, to samo. Każdy ma to samo. Jezu, o co to chodzi? Czemu tak wszyscy mają? Czemu wszyscy mają jakieś dziwne blokady na pracę? Ajajajajaj. Miśki, jak się znacie na astrologii, weźcie, powiedzcie, co tam fruwa, czy tam, co tam się dzieje. Bo to jest interesujące. Dobra, kochani. Jeśli chodzi o związki, o relacje, czy to stałe, czy to niestałe, czy to jakieś tam dziwne. Ogólnie mamy pokazane coś takiego, że jest coś ukryte, jest jakaś, no właśnie, nie, że tajemnica, kłamstwo. U niektórych z Was jest to blokada. Możecie mieszkać razem, możecie nie mieszkać razem. Blokada. Energetyczna, a być może na telefonie. Byliście z człowiekiem, byliście, sprawdzacie, o co w tym tygodniu, a tu nagle się okazuje, zablokują Was na telefonie. I tyle, żeście ich widzieli. Słuchajcie, to może być coś takiego, dosłownie. Albo blokada energetyczna pomiędzy Wami. Z czym związana, już mówię? Z tym, że ktoś nie ma poczucia, że zasługuje na miłość. To jest raz. Wewnętrznie, w sensie ma niskie poczucie własnej wartości. Ja nie zasługuję, ja na to nie zasługuję. To jest za dobre, żeby mogło być prawdziwe. Ja nie zasługuję, ja tego nie chcę, bo to jest za dobre dla mnie. Albo rozczarowanie. Albo po prostu niechęć, żeby to budować lub naprawiać. No, to miśki. Jeżeli ktoś chciałby naprawiać, to nie ma pomysłu jak. Tu jest pokazane, że jest albo kłamstwo, albo brak jasności, jak coś zrobić, żeby było. Kłamstwo, jeżeli to jest, to dlatego, że ktoś tego może nie chce. Po prostu nie chce. Jest, ma, nie wiem jak to powiedzieć, żeby to brzydko nie zabrzmiało, jest obojętny na miłość, po prostu nie chce się angażować i tyle. Ale jeżeli to jest jakaś relacja stała lub jakaś trwająca, która miałaby się naprawiać, tego naprawiania nie ma, bo ktoś nie wie jak, a jest za dużo rozczarowania tą relacją. I teraz tak, dla jednych z Was rada jest taka, żeby jednak spróbować popracować, razem, współpracę zrobić. W sensie porozmawiać, usiąść, słuchaj, zróbmy tak czy tak, a może to, a może tamto. Czyli po prostu odbyć rozmowę i spróbować współpracować, żeby ten związek jakoś ratować. A dla innych to jest po prostu rada, zajmij się w tym tygodniu pracą, skup się na pracy. Niektórzy mają człowieka swojego, na którym powinni się skupić i jakieś dziabdziaństwo na boku, o czym myślą i gdzieś tam się blokują. No, nie mogą być razem, jakieś takie dziwne rzeczy. No to kochani, tu się trzeba skupić raczej na tym człowieku, który jest jakiś tam no, na miejscu. Ale niektórzy mają po prostu iść do pracy i skupić się na pracy. I zaraz jak będę mówić przy pracy, o pracy, to będziecie wiedzieć, dlaczego się skupić na pracy. Single mają pokazane, że czekają na. Czekają na. I już teraz wymieniam, na co czekają single. Na rybki, wielką miłość, bratnią duszę, związek, spełnienie marzeń z drugim człowiekiem. Jeżeli to jest konkretna osoba, że to jest osoba spod znaku ryby, albo jest osoba, która jest Waszą bratnią duszą, czekacie, aż wróci. Jeżeli zaś nie jest to żadna osoba, to jest to po prostu czekamy na miłość, czekam na miłość. Otwieram się na wielką miłość, czekam na wielką miłość. No. Kochani, na pewno wystrzegać się ludzi, którzy mają już jakieś związki. Nie czekać na kogoś, kto ma małżeństwo, to w ogóle nie ma sensu. To jeżeli czekacie na konkretną osobę, która jest w małżeństwie, to nie, przestać czekać, dać sobie spokój z tym. Ale kochani, wiecie co, nie jest pokazane, żebyście się nastawiali na to, że przyjdzie do mnie mąż, żona, w ogóle tu już będę, nie wiadomo co. Nie jest pokazane, żebyście planowali poważny związek. Po prostu zacznijcie się spotykać, zacznijcie z kimś randkować, poznawajcie się krok po kroku. Nie róbcie czegoś takiego, że ale ja czekam na wielką miłość, tu w ogóle rodzinę będę, nie wiadomo co. Po prostu małe kroczki, poczekajcie na randkę, pierwszą randkę, na jakieś spotykanko. Na jakieś poznawanie się, na takie coś na razie czekajcie. Nie czekajcie od razu, wiecie, bo słuchajcie, bo to jest, rozwalamy energię w tym momencie, dlatego że my, każdy człowiek, którego poznajemy, to my go już staramy się jakoś tak ustawiać w takiej roli, że to będzie ta moja wielka miłość. A to nie tak należy na to patrzeć.
Po prostu, chcecie randkować, to se randkujcie na spokojnie. Jak coś gdzieś zaskoczy, to będziecie wiedzieć. I teraz ta praca. W pracy mamy blokady. Blokować może was ktoś, blokować wy się też możecie sami. Może ktoś kogoś zablokować. Zamknąć drzwi mu przed nosem. Zamknięte drzwi, idziecie do pracy, drzwi zamknięte, nie macie klucza. O kurde, mam otworzyć pracę, czy biuro, czy coś tam, a nie mam klucza. Uważać na takie rzeczy. Ktoś będzie niezadowolony, jak takie coś zrobicie. Ale blokada może być emocjonalna i tu dlatego mówiłam, że ludzie, którzy mają problem z jakimś związkowcem, mogliby być niezadowoleni i te emocje za bardzo gdzieś tam by wpływały negatywnie na waszą pracę. Dlatego niektórzy, którzy mają gorszą sytuację związkową, mają pokazane, żeby się skupić na pracy. Bo wy zamiast się skupiać na pracy, niektórzy się w pracy skupiają na nieudanym związku lub na jakimś człowieku, który kocha, nie kocha, może być, nie może być, jakieś dziwne rzeczy. Słuchajcie, blokada jest pokazana i rada wcale nie jest taka, żeby już coś nowego zaczynać i nie wiadomo co wymyślać. Poczekać z jakimś nowym początkiem. Nie ten tydzień. Ten tydzień nie jest dobry emocjonalnie. Jest pokazane, że jest jakaś blokada i emocjonalnie brak gotowości, żeby coś nowego zacząć. To nowe, które gdzieś idzie do niektórych skorpionów, to nie powinno być zaczynane w tym tygodniu. Cokolwiek to miśki dla was oznacza. Dobra. Szczelczyku. Jak się skończy ten film, to będzie szybkie wybierz kartę w osobnym filmie, dobra? Szczelczyku. Związki. Singlaczku. Co to jest? O kurde. Szczelczyku, w pracy uważaj na samochód lub na podróż. Czegoś nie wiesz. Zaraz do tego dojdziemy. Spokojnie. Zacznę od związków. Zaraz będziemy o tym mówić, o tym, co to w tej pracy. Jaka jest rada dla szczelca na pracę? A wezmę wam jeszcze jedną kartę rady, bo to jest... Jest pokazane, żeby się dowiedzieć, ale co? Czekajcie, co? Dobra, zacznijmy od związków. Kochani, gdzieś jest jakiś szczelczy, który jest człowiekiem tylko dla dzieci. Coś poświęca, czegoś nie ma. Dla dzieci z kim zostaje. Albo dla pieniędzy, albo dla jakichś korzyści. To tyle. To gdzieś jest taki szczelczyk. To jest jedna rzecz. Słuchajcie, nie wiem, kto by tu romansował, ale jest pokazane, żeby nie romansować, albo żeby gdzieś tam za bardzo nie balować poza tym związkiem, jeżeli chcecie, żeby ten związek jakoś w miarę został. No w sensie, że nie rozpadł się. No o to mi chodzi. To jest raz. Co związane z dzieckiem jeszcze może być? Dziecko szkolne, dziecko, instytucja i coś trzeba poświęcić. I jest pokazane, że trudno, ale nie wiem, co trzeba poświęcić. Czas swój, czy pieniądze, czy coś poświęcić. Że a, dobra, to już niech tak będzie, to już trudno, że nie będzie inaczej. No na takiej zasadzie tu jest coś pokazane. Jeżeli nie chodzi o żadne dzieci, to jest pokazane, że ktoś do was będzie pisał, albo dzwonił, gadał z wami będzie. I wiecie co? Albo macie do czynienia z człowiekiem, który zostaje przy żonie lub mężu dla dzieci, ale gadacie sobie. No to nie ma sensu. Albo ta osoba gadać będzie gadać z wami. Owszem, odezwie się do was. Ale nic więcej. Tu jest pokazane, że nie, niech zostanie tak jak jest. Ale chcę z tobą porozmawiać. Ale niech zostanie tak jak jest. Czyli nijak. Uważać na trójkąty, nie wchodzić w trójkąty, wyjść z jakichkolwiek trójkątów. Niektórzy siedzą w trójkącie pod tytułem wy, oni i ich żona albo mąż, bo a to lepiej mieć jakikolwiek kontakt niż nie mieć żadnego. Nie, lepiej nie mieć żadnego.
Nie wchodzić w trójkąty, wyjść z trójkątów, nie być czyjąś zabawką lub nie bawić się innym człowiekiem. W zależności od tego, co byłoby tu robione. Uważać. Uważać na trunki, na imprezy, na alkohol. Albo kogoś obserwować podczas imprezy, zwłaszcza jak wypije. O Jezusicku, dobra. I teraz tak. Strzelczyk zraniony został przez ryby albo ryby przez strzelca. Jeżeli takie coś macie, ktoś nadal cierpi. Zablokować, zignorować, nie rozmawiać. Tyle. Jeżeli to nie są ryby, to jest to jakaś wielka miłość. Cierpienie, bo dalej kochamy. Ktoś kocha. Jeżeli wy nie, to oni was. Cierpi. Z nożem w plecach siedzi gdzieś, nie wiadomo gdzie, człowiek, który was nadal kocha. Ale z nożem w plecach. No to ja nie wiem. Toście mu serca nie przebili. Jakoś te plecy musieliście jakoś ten nóż wbić tak, żeby serca nie przebić. Skoro kocha cały czas, no to ja nie wiem. Ale kochani, dlaczego to nie może być? To jest pytanie. Dlaczego się to nie może wydarzyć? Prawdopodobnie są trójkąty. Dlaczego nie możecie być razem? Dlaczego ludzie, którzy się tak kochają, nie mogą być razem? I mało tego, dlaczego jest rada, żeby dalej była blokada, albo żeby zablokować, albo żeby zignorować, albo jeżeli do was wróci, to kłamie. Dlaczego jest taka rada? Żeby uważać na kłamstwa lub żeby blokować, żeby tego nie odblokowywać. Dlaczego jest taka rada? No właśnie, no to musi to być dla was niezbyt dobre. Komuś ktoś wbił nóż w plecy szaleńczo, ale nadal ktoś kogoś kocha. No to było dla singli, no więc nie jesteście razem. Dobra, przejdźmy do tego nieszczęsnego. Kochani, wy musicie czemuś zapobiec w tym tygodniu. I teraz tak, wszystkie szczelczyki, które mają auto służbowe lub jeżdżą autem do pracy, lub jeżdżą po prostu i kropka, gdzieś jeżdżą. Czyli samochód, auto służbowe albo prywatne, nieważne, dojazdy do pracy, pokonywanie jakiejś drogi albo podróże służbowe. Nie wiecie czegoś, czegoś negatywnego o aucie lub podróży służbowej albo o drodze, która będzie przebywana skądś dokądś. Czegoś nie wiecie. Jest ukryte. Więc wszystkie szczelczyki, które myślą, że mogłoby to być, słuchajcie, nawet jeżeli nie myślicie, że to jest do was, co wam szkodzi zrobić przegląd samochodu? Co wam szkodzi zwolnić i zamiast jechać 100 na godzinę, to nie wiem ile tam, dobra, nie wiem jakie są tam limity, bo nie wiem czy tam 50, no to nie jechalibyście chyba 100 tam, gdzie jest 50, co nie? No, miśki. Ale co wam szkodzi zwolnić? Co wam szkodzi mieć oczy dookoła głowy? Nic wam nie szkodzi. Wlać oleje, benzyny, różne inne dziwne rzeczy. Może nie, może z benzyną będzie problem. U nas już staniała. Najpierw wzrosła do 2 euro, a teraz znowu poszła parę centów w dół. Ja nie wiem, o co to chodzi. W ogóle tego nie rozumiem. Jakieś kurde spekulacje. Bawią się nami. W każdym razie wszystko przejrzeć. Jeżeli wszystko jest przejrzane, to jeździć powoli, zwracać uwagę dokładnie na drogę, mieć ograniczone, no, jak się nazywa? No, zaufanie do innych kierowców. Być może nie wiecie, że nie pojedziecie gdzieś, że jakaś podróż będzie odwołana. Być może się nie dowiecie dlaczego. A może będziecie zmuszeni do tej podróży, a nie chcecie jechać i też nie wiecie dlaczego, coś jest ukryte przed wami. Jeżeli nie chodzi o podróż, to jest inna rzecz ukryta. Brak progresu. Nie będzie dla was rozwoju na ten moment w tej firmie, w tej pracy. Nie rozwija się i jeszcze jest to przed wami ukrywane. Ktoś wam mówi, tak, tak, dostaniesz ten, nie urlop, tylko... A może urlop? I nie możecie gdzieś pojechać, odbyć podróży nie możecie, bo nie dostaniecie urlopu. Może to jest takie coś. A? No, to się tam dogadać. Ale co chciałam powiedzieć, że ktoś wam mówi, tak, tak, będzie awans, będzie tu w ogóle możliwości rozwoju, a to jest pokazane, nie, tu nie ma możliwości rozwoju, przynajmniej nie na ten moment. Ale ktoś to przed wami ukrywa. Przejrzeć kłamcę, oszusta, złodzieja, szubrawca. Przejrzeć na wylot i zapobiec czemuś. Zapobiec, nie dopuścić do tego, żeby się coś zawaliło. Przejrzeć jakieś
kłamstwo, oszustwo, zdradę. Albo dowiedzieć się, co jest ukryte. Tam jest coś ukryte. Dowiedzieć się koniecznie. Jak się dowiecie, jak to wyczaicie, to jest pokazane, że zapobiegniecie czemuś. I wtedy się nie stanie jakiś problem. Ok? No, miśki. Nie stanie się problem. No, nie będzie wtedy problemu. Dobra, kochani. To takie ostrzegawcze dosyć te karty bardziej, więc... Więc uważamy, dobra? Co teraz? To był szczelczyk. Koziorożec. Po koziorożcu wodniczek. I to będzie tyle, a w drugim filmie będzie wybierz kartę. Koziorożec ma kłótnie, ale brak odchodzenia. Kłótnie o przeprowadzki. Kłótnie, walka. Siłowanie się z kimś, rywalizacja z kimś o kogoś innego. Singiel ma marzenie, no co to jest? Ale macie kurna przekaz, ja pierniczę. Każdy znak, nawet koziorożec, każdy jeden znak, niemalże tam z wyjątkiem jednego czy dwóch, ma blokadę w tym tygodniu na sprawach zawodowych. Nie wiem dlaczego. Nie pytajcie mnie, nie mam pojęcia. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra. Widzicie, jakby była jakaś, to co przez 2 lata było, nie chcę słowami tutaj operować, to bym zrozumiała, że wszyscy mają jakieś blokady i siedzą w domu. No ale to przecież takiego czegoś nie będzie. Ach, dobra. Związki. Czy to zgodne, czy to mniej zgodne? Mamy ogólnie kłócenie się lub rywalizację. Rywalizować może ktoś z kimś o kogoś. Dwie osoby, dwoje pretendentów, czy dwóch pretendentów do jednej osoby. Ale mogą być kłótnie. O co kłótnie? O wyjazdy, podróże, przeprowadzki, na przykład z domu do domu, tam gdzieś, ale również o wyprowadzki, w sensie wyprowadź się, nie chcę być z tobą i kłócenie się. Owszem, jest konflikt tutaj pokazany. Nie ma zgody, ale nie ma też wyprowadzki, przeprowadzki, podróży, zmiany, nie ma zmiany. Czyli gdyby nawet doszło do tej kłótni, to nic się tu nie wydarza, co by było czymś innym niż to, co było do tej pory. Jeżeli się pokłócicie z kimś, to ktoś nie będzie chciał odpuścić tego, nie będzie chciał tego porzucić. Będzie cały czas wracał do tej kłótni, zamiast to po prostu zostawić za plecami i pójść dalej. Być może wy się już kłócicie i ktoś nie może odpuścić. No. Ktoś nie może odpuścić, nie może porzucić, nie może odejść, nie może odpuścić. Porozmawiać. Jeżeli macie dzieci wspólne, porozmawiać, zwrócić uwagę na dziecko, na to, jak to wpływa na dziecko, te jakieś kłótnie, te coś tam. Czyli coś z dzieckiem, żeby dziecku było lepiej, żeby dla dziecka coś zrobić. Ale porozmawiać. Wy macie wymyślić jakiś plan i zacząć działać zgodnie z tym planem. Czyli zamiast się kłócić i nic nie robić, to dobrze byłoby, żebyście doszli do tego, co zrobić i zaczęli to robić. Zróbcie jakiś, nie akt, tylko chyba, że akt powinniście zrobić, ale zróbcie jakiś krok. Trzeba coś zrobić. Działanie jest pokazane jako rada. Działaj. Kochani, single mają marzenie. Niektórzy marzą o wodniku, ale nie musi być marzenie. I uświadamiają sobie w tym tygodniu, że mają marzenie. Jeżeli to jest konkretna osoba, ta osoba jest spełnieniem waszych marzeń. Wy cały czas marzycie o tej osobie. Jeżeli to nie jest konkretna osoba, to jest to jakieś marzenie. I wy sobie uświadamiacie, o kurde, ale ja to chcę. Ja chcę mieć takie. O, ja już wiem, jakie mam marzenie. I uświadamiacie sobie. Niektórzy z was mają, no właśnie, albo wy marzycie o kimś, albo ktoś o was. Nie wiem, kto o kim marzy, ale w tym tygodniu to może wyjść na jaw, co oznacza, że ktoś komuś powie, że o kimś, że marzy o tej osobie. Ktoś komuś powie. Marzy o tobie. No, tylko nie wiem, kto komu. Jest pokazane, żeby marzyć
Rzeczywiście, żeby nie rezygnować z marzeń, czy marzenia są tutaj jak najbardziej, ale właśnie nie wiem, czy o tej osobie. Jeżeli to są tylko marzenia ogólne, chcę tego, chcę jakiejś idei, to jest pokazane, to szukaj, masz dużo opcji, na pewno znajdziesz. Jest na tyle opcji głupio to brzmi. Są możliwości, o, tak powiem, są możliwości, na pewno znajdziesz, spokojnie. Ale jeżeli wy marzycie o konkretnej osobie, o konkretnej, to jest pokazane, że może nie być na ten moment opcji, żeby z nimi być, co oznacza, że albo trzeba wymyślić sposób, żeby z nimi być i tego sposobu na razie nie znacie, trzeba go wymyślić, albo trzeba zacząć marzyć o kimś innym. To wtedy niestety takie coś. Jeżeli chodzi o pracę, niczym się nie będziecie martwić i nie macie się niczym martwić, bo będzie dobrze. Nie wiem, czy w tym tygodniu. W tym tygodniu jest zamknięte są drzwi w tym tygodniu. Blokada. Nie możemy czegoś zrobić w tym tygodniu, ale będzie dobrze, spokojnie. Wy nawet wiecie, że będzie dobrze. Nawet jakby w tym tygodniu było jakoś takie jakieś dziabdziaństwo, to wy wiecie, że później będzie lepiej. Uważajcie na takie rzeczy, że ktoś właśnie zamknie drzwi, że nie otworzy, że przyjedzie otworzyć pracę, a nie będzie miał drzwi. O Jezu, nie będzie miał klucza. Uważajcie na takie rzeczy, żeby. Jezu, nie mogę się wysłuchać, że przyjeżdżacie i drzwi są zamknięte. O to mi chodzi, żebyście mieli na pewno klucz. O to mi chodziło. Tylko tyle. Z tym moim gadaniem dzisiaj to jest po prostu jedna wielka porażka. Jakaś blokada jest pokazana w tym tygodniu, ale wy się nawet za bardzo tym nie zmartwicie, bo wy wiecie, że jak nie w tym tygodniu, to w następnym. No to przynajmniej tyle. Stabilizacja zachowana, zachować stabilizację. Niektórzy mają w tej karcie doradzone, żeby siedzieć w domu. Albo żeby po prostu zachować status quo, nic nie zmieniać. To jest karta takich stabilnych fundamentów. Zachowaj to, co już zbudowałaś, to, co masz, to jest twoja stabilizacja. A niektórzy po prostu mają albo pracować z domu, bo na przykład drzwi są zamknięte, a nie wiem, co się dzieje. Zamknięte drzwi i pracować z domu, albo nie wychodzić z domu z jakiegoś powodu, siedzieć w domu, albo po prostu zadbać o własną stabilizację. Nic nie zmieniać i jest dobrze tak, jak jest. Ale jest jakaś blokada i jakieś zamknięte drzwi. Słuchajcie, a może te blokady są jakieś internetowe, że ludzie nie będą mogli gdzieś do kogoś napisać, wysłać czegoś? Może są takie blokady? Ja o tym nie pomyślałam wcześniej. Może. Ojeju! Wodniczu Lisiu, może wy nam powiecie, Wodniczu Lisiu, bo na waszych czytankach lubią być przekazy dla świata. Może wy nam tutaj doradzicie, o co to w ogóle chodzi. Zaraz zobaczymy, co u wodnika wyjdzie. Wodniczu Liś, który ma człowieka. Nie rozumiem. Znaczy wiem, co się dzieje, a nie rozumiem rady w ogóle. Czekajcie. Wezmę wam jeszcze jedną radę. Na nic mi to nie dało. To samo. Druga karta powiedziała to samo, co pierwsza. No to czyli tak to muszę powiedzieć. Tak to muszę powiedzieć. Co to jest? Ale jaja. Kochani, gdzieś jest wodnik, który ma małżeństwo, z którego chce wyjść. I to jest wodnik, który jakby go zapytać, czy jest w małżeństwie, czy jest singlem, to powie, że nie wie, czy jest w małżeństwie, czy jest singlem, bo się czuje singlem, ale jest jeszcze w małżeństwie. I ten wodnik nie chce być w tym małżeństwie, ale w tym tygodniu ma pozostać w tym małżeństwie z jakiegoś powodu. Nie pytajcie mnie z jakiego. Chodzi o jakieś poczucie bezpieczeństwa. I to było być może do nikogo, ale musiałam to powiedzieć. Zaraz będę mówić, jakie są jeszcze przekazy, dobra? Pyraca. Jezu.
to nie może chodzić o takie, że nie, no co, gdzie to, co w przyszłym tygodniu, co, to dzisiaj jest sobota i co? I za parę dni nagle coś się takiego wydarzy na świecie, że nagle my nie będziemy mieli nic? To jest niemożliwe. No jak? Co, czego nam zabraknie? Ktoś nam czegoś nie da? Co to jest w ogóle? Dobra, nic, Miszki. Może to jest jakiś tam specyficzny dla jakiegoś wodnika. Zaraz będziemy gadać. Zaraz, dobra, dobra. Związki, relacje. Ktoś się doczeka noża w plecy. A rada? Pozostań w małżeństwie. Ja nie wiem, co to znaczy. Miszki, nie wiem, co to znaczy. Nie czekamy już dłużej, wbijamy nóż w plecy komuś. Nie wiem, czy wy, czy oni, no to ktoś komuś wbija. Nie czekam już dłużej, bo przecież ja marnuję czas z tym człowiekiem, który mnie rani. Tu jest jedna wielka rana. Marnowanie czasu na kogoś, kto nas rani. Doczekaliśmy się, wbił znowu ten nóż w plecy. Tak czekaliśmy, czekaliśmy. Wbije, nie wbije, wbija. A rada? Pozostań w małżeństwie. Albo w stabilnym związku. Chyba, że chodzi o to, żeby zadbać o własną stabilizację. Na przykład ktoś, wyrzucacie kogoś z domu, bo jest niefajny, ale wy zostajecie w tym domu, zajmujecie się dziećmi, macie pracę, zadbacie finansowo o siebie. Jeżeli musielibyście wyrzucić z domu kogoś, kto wbija nóż. A co by to jeszcze mogło być? Bo wy macie radę, żeby zadbać o własną stabilizację, małżeństwo, pozostać w małżeństwie, pozostać w czymś stabilnym, tam, gdzie jest bezpiecznie, zadbać o własne bezpieczeństwo materialne i takie, że wiecie, dach nad głową, dom, praca, pieniądze i tak dalej, ale również dla niektórych oznacza nie wychodzi jeszcze z tego małżeństwa. No to co, wy macie nie wychodzi z małżeństwa, a kto komuś bił nóż? Dlaczego wbił? Co to jest? I marnujemy czas na wbijacza noża? No, no nie wiem, no to uważajcie, żebyście wy komuś nie wbili, bo może wy macie być dobrą żoną, dobrym mężem, zamiast wbijać nóż. Może to jest takie coś. No, no nic więcej wam nie powiem, kochani, no. A może wy macie dobry związek i to jest wasze małżeństwo i skupić się na tym, że macie dobry związek, a jakieś wbijanie noża, jakieś coś, co się gdzieś wydarzy, to jest gdzieś poza wami, albo wy, wam się coś wydarzy, no. Dowiecie się, że coś się wydarzyło. Jezu, nie wiem, Miszki, co my się dowiemy w przyszłym tygodniu? Nic się nie dowiemy, w marcu się nic nie mieliśmy dowiadywać. Przepowiadacze mówią, chyba zdaje się coś o kwiecień, maj, czy coś takiego, już nie pamiętam. Gdzie co w marcu się będziemy dowiadywać? Nic się będziemy dowiadywać w marcu. Co to jest? Wy możecie mieć dobry związek, ale gdzieś coś tu ktoś ucierpiuje. Ale dlaczego? Wy coś chcecie? Czekaliście na kredyt, na dom, żeby kupić? Czekaliście na coś czekaliście. I już nie będziecie czekać, bo to jest pokazane, że tego może nie być. Może być inne. To nie o to chodzi. Wy macie zachować własną stabilizację. Skupić się na stabilizacji, ale coś jest tutaj jakby no przerwane, czy coś takiego. O Jezusicku. Ale te energie są dziwne w tym tygodniu. Jezu, a Miśka, może coś się stanie na świecie w tym tygodniu? Ale co się może stać na świecie? No co się jeszcze może stać na świecie? Mało się stało. Przez ostatnie, no powiedziałabym 2 lata. Nie tylko ileś tam dni od lutego, tylko że 2 lata całe. To jest wszystko połączone przecież. Singlaczek pokazuje jakąś rywalizację z czyjąś byłą żoną, byłą partnerką, matką dzieci, żoną, z czymś tam, jakąś rywalizację. Ale macie być singlaczkiem, to nie rozumie jaka rywalizacja, o co chodzi. Kłótnie z matką, niezadowolenie, czy wy się... nie bitwa, tylko... O Jezu, jak się nazywa? Walka wewnętrzna, czy chce być matką, czy chce być żoną, czy chce pozostać singlem? Być może. W tym tygodniu w ogóle nie ma energii na to, żeby coś rozpocząć. Nie ma. A wraca czowanie? No to jest jedna wielka jakaś... Słuchajcie, walka wewnętrzna. To jest na takiej zasadzie. Ktoś do was próbuje wracać. Manipulant by to był na pewno. Uważać na manipulanta. Ktoś do was próbuje wracać. Nic nie proponuje. Dalej ma żonę albo męża, albo jakieś nie wiadomo co. Nic poważnego wam nie proponuje. I wy jeszcze walczycie sami ze sobą, żeby nie wiem, żeby nie odpowiedzieć, bo was tak ciągnie, żeby odpowiedzieć. To może to jest takie coś. To nie jest pokazane jako coś dobrego, co się będzie rozwijać. A jeżeli byłyby nowości... Ja nie mam nowości pokazanych. Może być walka wewnętrzna. Co dalej? Wiecie, co dalej? Wykreować sobie to dalej.
Wymyślić sobie w głowie, co ja chcę mieć w życiu. Nie Franka. Nie w sensie imię i nazwisko. Jaki ja chcę mieć związek? Chcę mieć związek w ogóle? Dobra, chcę. Okej, a jaki? Taki. To sobie to wymyślcie w głowie. I zamanifestować. Z tą kartą wy macie pokazaną radę, to manifestuj. Wymyśl, czego chcesz. I myśl o tym, czego chcesz, a nie o tym, czego nie chcesz. Gdzieś jakiemuś wodnikowi wpadnie do głowy, żeby mieć dziecko w samotności, ale ja nie wiem jak. Czy w sensie sztucznym, czy w sensie wpaścia z jakimś człowiekiem, to nie wiem. Ale no dobra, nic nie mówię, no to tam jak tam chcecie, kochani. To jest tak trochę pokazane bardziej wpadkowo niż zaplanowane, to nie wiem. A dobra, dobra, dobra. No i dobra, i teraz praca. W pracy mamy pokazane, że ktoś coś chce zachować i nie chce czegoś dać wam. Zachować chce? To był jakiś znak, który chyba miał ten sam przekaz, ale nie pamiętam który. Też gdzieś było coś takiego, że ktoś czegoś nie chce dać, chce zachować dla siebie i nie chce wam dać. Ale jednocześnie wy nie macie złudzeń. I to jest ciekawe. Wy nie macie żadnych złudzeń. Wy doskonale wiecie. To jest... Jezu. Jakaś grupa ludzi, jakieś urzędy, urzędnicy, coś niesprawiedliwego i bezprawnego. Jest pokazane, że to jest jakieś bezprawie. Ale wy nie macie złudzeń. I jest pokazane, że wyjdzie na jaw jeszcze, że ktoś coś chce zachować. Otwieracie oczy, nie ma iluzji i dowiadujecie się czegoś w tym tygodniu. Co? Że ktoś czegoś nie chce dać. A ma! Ma! Ale nie da. Czego nie da? Pieniędzy? Awansu? Czego nie da? Ale ma. No, nie da. Uważać na ludzi, uważać na urzędy, uważać na prawników, uważać na... Jak się nazywają ci od podatków? Na księgowych. Wszelcy jacyś urzędnicy, nieurzędnicy, prawniki, nie brają jakieś te wszystkie dziwne dziwadła. Uważać, uważać na ludzi, nie opowiadać. Nie opowiadać. Słuchajcie, jeżeli wy macie tajemnicę i chcecie ją zachować, to nikomu nie mów. Nikomu się, ani jednej osobie, zwłaszcza na jakiejś imprezie, czy pod wpływem jakiegoś alkoholu, nikomu. Rozniesie się, wszyscy się dowiedzą. Wszyscy się dowiedzą. Nie mówić. Nie. Nie wiem, jakie tam macie plany. Nikomu nic nie mówić. Tyle w temacie. Przedziwne. Przedziwne czytania. Dobra, Miśki, pocieszymy się. Wybierz kartę. Tam na pewno coś lepszego wyjdzie. Zrobimy zaraz wybierz kartę w innym filmiku. Kochani, pamiętacie, to jest tylko jeden tydzień. Obserwujemy bacznie. Ci, którzy mają ostrzeżenia, uważają. Nie, większość nas ma nic za bardzo drastycznego nie robić. Nie odchodzić, chyba że było jasno pokazane, żeby odchodzić. Nie zmieniać, nie wchodzić w trójkąty, nie wchodzić w jakieś super, nie wiadomo jakie nowości dziwne. Znaczy super, no właśnie nie są super. I nie zaczynać jakichś nowości zawodowych. Większość znaków ma. Z jakiegoś powodu, nie wiem z jakiego, może coś się wydarza. Kochani, tyle. Widzimy się za chwilę na Wybierz Kartę, a na razie buziaczki. Pozdrowionka. No i pa, pa.